Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mortal Shell. Jak widzicie, ponownie mam więcej taru i więcej przebłysków, czy tam glimpsów, bo już grzybów mam też więcej, bo pofarmiłem sobie poza nagraniem właśnie specjalnie, żeby ulepszyć sobie Tiela na maksymalny możliwy level. Chociaż nie wiem, czy to jest levelem dobrze nazwanym, no, po prostu, żeby mieć najwyższe jego zdolności. Te trzy wspólne, te trzech powłók i te jego specjalne. Czy ja coś znalazłem poza nagraniem, co muszę sprawdzić? Znalazłem jeden taki glimpse w pobliżu miejsca, gdzie znalazłem powłokę tego. Powłokę Rendira, chyba tak się nazywał? Figurkę Salomona też jedną znalazłem. Tak się nazywał? Eredrim, prawie jak Eredin z Wiedźmina, ale nie jest, ale jest M, a nie N na końcu. Gdzieś jakiegoś szczura jeszcze znalazłem. Odkryłem w ogóle w wieży dość ciekawą rzecz. Mianowicie, że jest tam jakiś gościu, taki wielki w kapeluszu, gruby. I chciałbym sobie go odwiedzić, ale to może na powrót do wieży. Takie coś też znalazłem. Skażony nektar. Więc chęcią zobaczę, co to daje. Zobaczmy. O! Aha! Wypieprza mnie z powłoki. Okej. Okay. O! A, dobra, ale patrzcie! Wypieprza mnie z powłoki, ale nie zużywa mi tej ostatniej szansy, bo jakby ja się sam wywalam z powłoki, ale nie ten. Wywalam się z powłoki sam, ale nie ginę przy tym, więc okej. Okay, okej, okay, na plus, na plus. Drugi raz jeszcze może nie będę tego wykorzystywał, bo kto wie, może takie wywalenie z powłoki kiedyś się przyda. Więc póki co sobie odpuszczę drugie użycie. Okej. Okay. Coś tu jeszcze znalazłem. Jeden ten słabszy ten. Żabki znalazłem dwie. Więc tych użyłem też tego przypadkiem poza nagraniem i niestety tak jak się spodziewałem, przy full znajomości jest, nie zatruwa mnie to, tylko mi daje odporność na zatrucie. Tak więc niestety, ale no, w przypadku Tiela ten grzyb będzie mi na ten moment totalnie bezużyteczny, ponieważ Tiel czerpie wręcz korzyść z tego, że jest zatruty. Czytaj, leczę się podczas bycia zatrutym, więc nie ma sensu używanie tego. To natomiast jest totalnie spierdolone, jeśli chodzi o tłumaczenie. Dosłownie w jednym słowie, a mianowicie przebłysku. Pół, no pół w sumie też, bo tu nie powinno być pół przebłysku, tylko połowę przebłysków. Specjalnie sobie wszedłem na angielskie, czyli poniekąd oryginalne, oryginalny tekst, żeby mieć pewność, czy to na pewno jest połowa, czy pół. No i miałem rację, jest to połowa, czyli dobrze, że tego ani razu nie wykorzystałem poza nagraniem. Bo jakby mi nagle zajumało ponad 40 przebłysków, to bym się chyba powiesił. Chociaż, dobra, no to trochę przeginka, no ale no, wkurzyłbym się na pewno. Dobra, jak tak patrzę, poza tym to chyba nic więcej tutaj nie znalazłem. Tak więc, no jeszcze chyba jeden ten zastygły, albo dwa takie znalazłem, więc spoko. Tutaj mam prawie full znajomości, jestem ciekaw, co będzie, jak właśnie użyjemy tego. Tutaj trzy razy. Dobra, póki co jeszcze nie potrzebuję tego taru, więc nie będę zużywał, bo akurat mam chyba aż nadto, żeby sobie wszystko do niego wykupić. Dobra, ona nie mówi nic nowego. Więc zobaczmy. Najpierw tutaj, przy zabiciu wroga Tiel zdobywa upgrade, który truje wrogów po uderzeniu, traci je po otrzymaniu ciosu. We stole from those thieves. There was never enough tar to go around. It was wasted on them anyways. We knew what it was. Its full potential. Why dilute it? But we were punished all the same. In time, my ruined face peeled away. Her form faded into something like fog. Something trapped between realms. Ciekawe.
W ogóle powiem wam jedną rzecz a propos chodzenia sobie między lokacjami. Ten las, w którym jesteśmy, te przedmieścia Folgrim, jak to jest nazwane, gorzej z połączonej lokacji chyba nie widziałem. Ja się tam dosłownie 3 razy z rzędu zgubiłem, szukając powrotnej drogi do tego miejsca. Myślałem, że mnie w pewnym momencie po prostu szlak trafi. The pupil slid the ritual knife into his wrist. He scraped flesh from bone, flaying himself. A low moan escaped his lips, as anguish and pleasure intermingled freely. The sages accepted this offering, tossing his bloody gift into the flames. It was madness, yes, but his sacrifice was beautiful. Only the revered could inspire a man to self-inflict such suffering. I hid my disfigurement beneath my cowl and slipped away. I was delirious when I reached the seat of infinity. Did I dream up this kind soul among the cherubs and the faceless masters? She welcomed me without flinching and offered nourishment. Had my throat always been this parched? Ciekawe. Teraz rozumiem, o tej siostrze gadał, tak? Two winters. That is all the physician promised was left for me. The malady gnaws at the corners of my eyes. Pries the flesh from fingers and toes. It burrows deeper and deeper into my bones with each passing day. Even my own kin look away. I'm unrecognizable. A ghoul. Or perhaps a ghost haunting this empty household. But I'm not unworthy of pity. Not yet, at least. A merchant dared to speak to me. He was a hideous fellow, but a kindred soul, I suppose. He mentioned a colony of sorts where my misfortune would be cured. He did not name its price. Okej. Idealnie jeden przebłysk mi zostanie. Ale dobra, przypomnienie śmierci. I still reach for her in the middle of a cold night. But there is only the echo of her left. I see her outline. I can hear her voice rattling in my skull. I haven't tasted tar in days. She urges me to return to that damned shrine. Will they welcome a lost pupil back? Ciekawe. Ale dobra, jednak nie ma żadnej overumiejętności albo nic dodatkowego. No ale... Bynajmniej jedna powłoka jest wymaksowana. Perhaps it's time to make some new memories? A może? Czekaj. Perhaps it's time to make some new memories? Handlować z siostrą? Jak najbardziej. Co my tu mamy? Nietknięta maska za 3 przebłyski. Przebłysk uczucia za 6. Zdobiona maska za 30. I wydobyty tar za 15. Jeszcze tutaj duchowy kamerton. Użyj tego przedmiotu. Po prostu ogólne działanie. Za 5. Tutaj ozdobny żeton widmowy to znam. I śmiertelny też znam. Proszę. Czyli mogę z nią handlować. Ciekawe. Ciekawe, co te maski dają. Jest nam aż chętny wytestować. Ale niestety, na żadną z nich nie stać.
Więc dobra, jak też widzicie, powróciłem sobie do młotka i dłuta, bo wydaje mi się, że to są specjalnie dla tej klasy postaci zaprojektowane bronie, a... O, o, czekaj, to jest miecz. Kurde. Myślałem, że to zostanie tutaj ten miecz drugi. Ten miecz właśnie męczennika. A, dobra, trudno. Come on, wcisnąłem stwardnienie. Dobra, z łajcem. Okej, dostałem chyba więcej taru dzięki temu, dzięki jakiejś pasywce od niego. Że spoko. Mamy tego ziombla. Okej. No, liczyłem, że trochę mniej HP mi zeżre, no ale... Niech będzie. Ściszę sobie troszkę. Dobra, czy to by mnie wyleczyło do full? Dobre pytanie. Dobra, zdążyłem się skamienić na szczęście. Unik, unik, unik. No ej! Ej, co to miało być, kurde? Mogę też ja, który nie paruje w ogóle. No. Bo ja. Jeszcze raz. No fucking comment na to. No. No ej, czemu parada mi nie łapie? 99. No dobra, to jeszcze nie jest tak totalnie full, jeśli chodzi o to, co mogę mieć, ale no bynajmniej na te jego tutaj powinno wystarczyć. Więc dobra. Najpierw to. You warned me not to go. As if you knew what I would find among the multitudes. But if that were true, why bother with such a useless gesture? Is it our nature to bemoan the unchanging course of fate? How could this be a story of a man with my name? He bears the same scars, shares in the same desires, even finds the same tablet. Can it be called history? If it's written by a being that sees the future as readily as the past? Fate is not ours to defy, only to fulfill. You're chosen, as am I, brother. As is the unborn, ordained by the infinite. Perhaps you'll understand one day. In death, I shall find a new purpose. And your purpose, twisted and malevolent as you are, will light the way. I stood before you, dear brother, watching in horror as your lips parted for that poisoned chalice. I followed a path once trod by those who would become sisters and brothers, watching the past and present converge. You did not know I was there. I looked on from another place, waiting to be born. Though you hide behind that mask, I know you far better than I ever knew him. You've shown me a second path. Do you hear that? Hope is a funny thing you've kindled in me. A little yarn we spin, but perhaps it may yet come true. The faces of infinity are etched in stone, stacked in endless columns. Careful now. The precarious weight of such knowledge could crush an unwise man if he were to pluck a tablet in haste.
It's gibberish. Familiar signs and symbols etched by a human hand in my own tongue. Yet they're arranged without any discernible logic. The letters spiral in concentric circles, interspersed with figures that resemble mathematical formulae. It means nothing, I'm certain. But I can't look away. I know you are awaiting my assailant. I've read how you will descend upon me. I will be too slow to stop you, though I will try. Just know that I do not blame you. I cannot hold on to this body when another will need it far more. We are a single existence, split only by the tides of time, joined together in death. Vision is a burden, my dear brother. I do not blame you for leaving this empire of sycophants and charlatans behind. I fear our knowledge is only a privilege afforded by our silence. Each discovery only provides our masters with more chains. Okej, jednak miał, tylko ja po prostu skipnąłem przez przypadek. Tu. O, a nie, jednak nie. Brakuje mi 7 przebłysków, żeby mieć maksymalnie tę powłokę też ulepszoną. No dobra, raczej myślę, uda się to nazbierać. Wygląda jak Grisha też. Ciekawe. Miłe jedzenie. I święte pismo buntu. Okej, okay, to było dobre, pamiętam. Dobra, wejdźmy sobie w to. Dobra, raczej nie będzie mnie zatruwało to coś, więc zrzućmy to sobie, żeby nie zużywać. Bimbergojszej jakości. Dobra, nie. Weźmy sobie bimber lepszej jakości. Ale kluknijmy tego od razu. Dobra. Jaka jest różnica teraz? Zyskują więcej. Okej, czyli 4 paski chyba mi odnowia teraz, zamiast 3. Teraz to możemy też użyć. Dobra, następne parowanie. Więcej zyskują ci, którzy znają wiersz. Okej, okay, spoko. Czy ja chcę tego użyć? Dobra, użyję, bo to mnie wywala z powłoki, ale nie zużyłam jej szansy, więc... To się najbardziej na plus. Więc wracamy. Jaka jest teraz różnica między tymi? Zaznajomieni są w stanie wydobyć z niego pojedynczą kroplę taru. Serio. Okej, okay, czyli... Rozumiem, teraz jak użyję, to dostanę 1 taru, tak? Ale nie wywali mnie. Nie, jednak wywali. Dobra, tylko teraz dodatkowo 1 tar dostaję w bonusie, powiedzmy, do użycia przedmiotu. Spoko. Przebłyski... Dobra, mogę użyć. Jeszcze 5 i będę mógł sobie ulepszyć maksymalnie postać. Znaczy, co, 5 jeszcze postać, te powłokę, ale to jest też to. To jest 5 przebłysków, ale jeszcze prawie, znaczy prawie pół, no tak, no 1500 z hakiem jeszcze taru potrzebuję. Dodatkowo, to w ogóle znalazłem jedną dość intrygującą żabę, żeby ten... który mogę to dać. Jestem ciekaw, co mi da właśnie to, że ją tym karmię. Bo jeszcze nie jestem tego niestety pewien. Dobra, tutaj podczas... Gwarantuję wzmocnienie, które zmniejszy otrzymywane obrażenia. Okej. Okay. No to mogę użyć tak po prostu, żeby to wykorzystać. A ten zwiększał następny atak. Dobra. Okej. Okay. No i to tyle. Dobra, jeszcze bym sobie to jednak przypisał, tak na wszelki wypadek.
i jeden ten lepszy Bimber, tylko byłoby teraz fajnie nie zginąć na tym bossie i nie stracić tych użyć. Więc dobra, życia mam full, więc wezmę sobie Bimber tak na wszelki ten. Zaklęte Sanktuarium nazywa się to miejsce. Oj, nie wyjdę stąd teraz. Zniewolony Grisza. Okej. Okay. Brawo ja. O wow! Okej, to wyszło totalnym przypadkiem akurat. Ciągnij go tym. Ej, to było mocno. Dobra, uważaj na atak na głowę, możemy powalić. Super, bo jeszcze miał mało problemów. Akurat atak uparowalny, no. Już nie jest. Do tyłu. Zróbmy sobie tego. Dobra. Do tyłu, bo nie mam... Chyba nie mam staminy. Życia powoli w sumie też. Fuck, jakby to... Zajebiście. Wejdź do tej pieprzonej powłoki. Dobra, to tylko wracaj! Może wracaj. Może też wracaj, ale wracaj do potyczki. To było tylko powalenie na ziemię. Wyjemy obrażenia. Idziemy. Okej, okay, wyciągniecie, zadaję też obrażenia. Gdzie jest moja kurwa jebana parada? Potrzebuję. Raz, dwa, trzy. No, wstawaj! Daje kurwa biście, naprawdę. Dobra, spróbuję go tak zcizować trochę. Zcizować, po prostu trochę go podtrzymać na dystans. Mogę powiedzieć, że on chyba jest ślepy, ale nie, on ma tylko coś na obiad, taką a la klatkę. Dobra, on jakoś do mnie nie biegnie za szybko, więc... Szybko się podleczy. Dobra. Walnięcia. Nice. Nie? I jeszcze raz. Dobrze. Muć. I jeszcze raz. Padł? Chyba? Tak, padł, dobra. O, sporo za niego dostałem. Co, ile zdropił? 6 glimpsów, pięknie. To lubię. To jeszcze ile? Jeszcze niecałe 1000 orbów i... Boże, orbów. Niecałe 1000 taru i będę mógł sobie wykupić upgrade. Rozwalamy to w takim razie. Uroczysta ofiara, lubię to. I raz w roku był przygodny. Many died dragging that beast down here. He served as a slave, a guardian. That they would worship unfettered, enshrined in ice. Can you blame them? The perversity of living has always been its ever-changing nature. So, then, would you like another sip? No chętnie, poproszę. Tylko do odnowienia zdrowia. Dobra, czy to jest jakieś kowadło może w pobliżu? O! Okej, okay, no to jest na bank jakiś skrót, nie? Ciekawe, kiedy go odblokuję. Czy jest jakieś kowadło może? Jest zejście niżej, ale kowadła nie widzę niestety. Okej, okay, ale jesteśmy dalej w takiej mega zimowej lokacji. Więcej tych dziadów. Naprawdę nie wiem, czy TL nie byłby tutaj lepszy, nie? No bynajmniej tych zatruwających, chociaż tam już nie widzę jak tych zatruwających, tylko jakieś inne typu przeciwników. Brawo, mam typa obok siebie, a otwieram tą, no. Brawo ja, naprawdę. Darmowe leczenie.
Niestety nie było darmowego przywrócenia pełnej many. Szkoda. Co jest tutaj? Pierwsza wizja przyszła do mnie jak sen na jawie. Wyrzucony do ogromnej komnaty, ujrzałem dziewicę ukoronowaną zimowym szkłem. Jej dłoń opadła na moje gardło, a ja zadrżałem. Drżąc, wróciłem do teraźniejszości, ale jej uścisk pozostał lodowatą obrożą na mojej szyi, łącząc nas na zawsze. Intrygujące, nie powiem. Okej. Okay. To jest dwóch tych hypiarzy. Super, jeszcze spadających, kurde, łamków brakuje. Super, nie mam many. Ja pierdolę. Za wcześnie akurat. Bardziej za wcześnie. Dobra, łyknij tego grzyba tak na wszelki wypadek. Zde? No. No. Kurwa, kiedy ja muszę wcisnąć ten guzik? Grzyb, grzyb, grzyb. I wyjebało mnie. Super. Dobra, a propos. Dobra, użyjmy szybko tej grzybka, bo to mi ściąga teraz drutkę. Czy chcę mieć więcej resolva? W sumie to ja nie, więc mogę sobie już te dwa ściągnąć. Dobra, więcej przebłysków nie potrzebuję, póki co, do tej powłoki. Więc zostawimy to sobie tak. Czy ja chcę użyć Harosa? Czy użyć? Wrócić do Harosa? Szczerze? Nie bardzo. Za mało jest ulepszony. Znaczy, za mało. W sumie to on nie ma tylko jednej rzeczy ulepszonej, tak samo jak Solomon, tylko że Solomon ma akurat tę rzecz ulepszoną, którą w Harosa chciałbym mieć. Co jest tutaj? Do użytku, ale jest jedna razówka. Dobra, co to robi? Okej, okay, od razu wymaksowane. Okej, okay. Przez 3 minuty, właśnie dzięki temu, że użyłem tego jako Solomon, to od razu się nabiło maksymalnie. Okej, okay, czyli teraz na 3 minuty mam zwiększony przyrost zdecydowania. Nieblokowalny atak to był. Sam jak ten. A, ten jak na złość nie będzie niczego innego teraz używać. No ja pierdolę. Tylko tak się chciałem wyleczyć, kurde. Z parady. A, okej, okay, nie miałem parady. Dobra, never mind. Dobra. W sumie będę miał przyrostu więcej. Znaczy, będę. Ja mam w sumie nadal więcej. Więc... Zaje kurwa biście. Mam typa na plecach, nawet o tym kurwa nie wiem. Bo mi nie przyszło do głowy, żeby sprawdzić skąd kurwa drugi leci, kurwa drugi ten, nie? Skąd leci drugi kurwa miecz? I've kept your flesh safe, bound me. Okej. A no tak, bo ja mam teraz tego, bo mam Red Dreama używałem cały czas, tylko miałem tego Solomona, bo wniknąłem w tę powłokę. Dobra, muszę mieć to przypisane, więc obok tutaj tych grzybów to ustawię. Dobra, u niego mogę w sumie zużyć te dwa. Ostrze się przydadzą. Jak mówiłem, za glimpsy nie tracę. Niczego. Ale ej, też właśnie, to jest osobna kwestia. Bo mając ten skażony tar, ja jestem w stanie podejść do tej powłoki, wywalić się z Air Dreama i potem...
zawalczyć z tym. Czy zawalczyć pod... i wejść sobie w Solomona i potem mnie zaś wypalić powłoki, to mogę wrócić do Eredrima. To jest ciekawe. Kurde, niestety. Dobra. Krótka może sobie, gdzie jest to możliwe. Dobra, teraz się oddalam. Ja rzucał łapetyną? Dziwo, nie? Dobra, ale ja na szczęście się mogę podleczyć. Dziękuję. Dobra, teraz... 34 tarot za niego dostałem, także super. Może on wygląda, jakby się to spamił po prostu tak z dupy, nie? Okej, okay, good to fucking know, że gościu może mi wyjebać tarczą tak po prostu i mi... totalny knockout. XD. O, akurat tak się zamachnął, no nie wierzę. Aha, super, jeszcze tarcza mu neguje totalnie obrażenie. Super. O proszę, ja go nie mogę tak ten. Bo ci pierdolę zaraz. Mogę ciekawie to powiedzieć, kiedy gościu mają tarczę, która totalnie przebija się i teraz zatrzymuje większość moich ciosów. Brawo, daj się jeszcze zepchnąć, kurwa, z tego mostu. Ej, serio? To była jakaś porażka teraz. Jestem też ciekaw jednej rzeczy, czy patrzę. Jakbym teraz został wywalony z tej powłoki, nie? To jest trzech takich jednych w ogóle. To jeszcze lepiej. No ale wracając, jak ja zostanę wywalony z tej powłoki, nie? Ale wejdę sobie w Solomona. To czy będę miał tę ostatnią szansę, jakby jeszcze raz dostępu? Na schodki spadłem, czyli nie ku własnej zgubie. Dobra, teraz test. Zostawiamy Eredrima. Wchodzimy w Solomona. Zup! Okay, full HP i jeden pasek. Ten pasek resolva. Okej, ten żura głupi ten. Zrobił unik. Zrobił damage'a z tego. Też używał łapy ten unik. O swojego typa to jeszcze rozbił. Jak miło. Zdążę? Nie zdążę. No i dostałem damage. Niestety. Dobra. Heal. Dobra, nie mam niestety tej drugiej szansy, ale... Okej, ale jak wchodzę w kolejną powłokę, to mam... leczenie. Dobra! Dobra, teraz mam zastosowanie dla tego skażonego taru. Bo patrzcie. Nie dostanę jakby drugiej szansy, jeśli skorzystam z tego pewnie, ale to jest darmowe wyleczenie mi do full, jeśli użyję tego w odpowiednim momencie. I w miarę szybko wrócę do powłoki. O! Teraz zauważyłem go na szczęście w czas. No. Zdarza. Dobra.
Dobra, u niego. No, u niego nie mam kopniaka nic zablokowanego. Klap, klask, kurwa. Klap, klask. Mówiłem coś, kurwa, 5 minut temu, żeby się nie zepchnąć. Co to tam się zepchnąć w jebaną przepaść, kurwa? Ja pierdolę. I've kept your flesh safe, Dalmy. Kurwa nie, dajcie mi Thiela, no ja pierdolę, rozkurwi mnie na tej lokacji. Okay, teraz akurat nie potrzebuję tego grzyba w takim razie. Brawo! Brawo! Miałem tak wcisnąć zły kurwa guzik. Ale dobra, mam 3 przebłyski, to zobaczmy, co mogę za nią, co za 3 błyski mogę u niej wytradować. Przy okazji sobie... Tak, co tu mamy? Mamy tą maskę. No, tylko właśnie, maski lepiej użyć, jak będę miał jak będę Solomonem, bo będę mógł od razu na full ją wykorzystać, więc kupmy ją sobie. Ale jeszcze nie będę wykorzystywał. Ale jestem ciekaw, co ona robi, nie? No niestety, muszę to wytestować dopiero po zmianie w Solomona. No jestem zmuszony użyć tego grzyba, żeby tu nie stanąć, nie? A czemu gra mi uników nie akceptuje? Zajebiście, jestem wyjebany z powłoki. Okej, jeśli teraz dobrze zauważyłem, to chyba przez chwilę, jak wejdę do powłoki, jestem nietykalny. Przebłysk zdobyłem i kolejny zarodnik taru. No na Thielu jest mi totalnie zbędny ten zarodnik, nie? Ale... Trudno. Fajne auto. Dobra. Bo kurwa. Kongrac. Ja pierdolę, kurwa, no nie wierzę. I've kept your flesh safe, family. Może do młotka wrócę, kurwa. Elo, nie tak zaraz dostać wyjebkę, kurwa, z powłoki. Przed was mu, kurwa, durnotę. Dobra, nie, jednak nie jestem niewrażliwy. Wziąłem, pomyliłem. Zajebiście. Aha, patrzcie, ale właśnie, przez to, że ja ich nie zabijam, to mi to nie liczy taru zebranego z nich. Super. Kolejny ten gnój. Na dole mnie nie było. Czy ja byłem tam na dole gdzieś? Dobre pytanie. To jest to, ja to mogę w sumie zeskoczyć tak na skróty w miarę, nie? Tam jest... To jest jakiś duch, to jest przeciwnik. Tu jest powłoka, w której totalnie nic nie będzie. Tak. Dobra, mogłem to akurat zablokować.
zwłoką tylko tym. Gotcha, makler! Dobra. Ta chmurka na szczęście przywraca mi zdrowie. To jest chyba ta chmurka właśnie ze skilla. Miałem to niezależne na tym tarze, nie? Jak będę chciał, to go wyfarmi, ile będę potrzebował. Ja to bym sobie ich po prostu powolutku zeskrobał. Żeby sobie łopety sami pourywali. No to umożliwi mi się podleczenie za nich. Dobra. I to jest właśnie teraz ten problem, nie? Czy to ulepszenie leczenia będzie darmowe, czy jednak nie? Znaczy wróci darmowe, czy będzie wspólne do wszystkich powłók. O, okej, dobra, nie, tu mnie nie było. Zdaję w kierunku teraz przerwę. No ty! Łu, bo nie mam już, kurwa, cofki. Dobra, nie, wiecie co? Dla mnie aktualnie to jest koniec. Ja se muszę zrobić przerwę, bo jak jeszcze kilka razy zginę w taki debilny sposób, to szlak mnie jasny trafi. Tak więc ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Mortal Shell. My widzimy się w kolejnym materiale, w którym mam nadzieję w końcu dojdziemy kawałek dalej niż trzy korytarze. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!